Ciebie. Każdy, który to oglądasz, chcę, żebyś zrobił prostą rzecz, żebyś spojrzał w swoje serce i żebyś zobaczył, czy jest tam jakaś pustka. Widzisz, Bóg stworzył nas do tego, aby mieli z Nim relacje. Nasi pierwsi rodzice, Adam i Ewa, oni zrezygnowali z tej relacji i poszli za diabłem. Przez to cała ludzkość popadła w patologię. Dlatego dzisiaj każdy człowiek, który rodzi się tutaj na ziemi, rodzi się bardzo duchowo. Kościół katolicki nazywa to grzechem pierworodnym. Dlatego też każdy człowiek, który przychodzi tutaj na ziemię, nie jest obligatoryjnie wierzącym człowiekiem. Musi narodzić się na nowo. Jego duch musi ożyć, bo do nieba mogą wejść tylko żywe duchy. Dlatego jeżeli widzisz teraz w swoim sercu gdzieś jakąś pustkę, to chcę, żebyś pomodlił się ze mną. Powiedz teraz, Boże oczy, ja nie wiem dokładnie, o co chodzi, ale gdzieś widzę pustkę w moim sercu. Ojcze, ja wierzę w to, co mówi ten człowiek, że Jezus umarł za moje grzechy, że wstał z martwych. Boże Ojcze, ja chcę teraz przyjąć Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Powiedz teraz, Jezu, oddaję Ci swoje życie. Ufam Ci, przyjdź do mojego życia. Przyjdź do mojego życia. Spraw, abym stał się obywatelem nieba. Od dzisiaj, Jezu, jesteś moim Panem. Przyjacielu, spójrz teraz w swoje serce. Zobacz, co nam się zrodziło. Jeżeli widzisz, że powstał tam pokój, że powstała tam jakaś forma pokoju, to skontaktuj się z nami. Skontaktujesz się z nami, a powiemy Ci więcej. Pomożemy Ci. Hallelujah.